Państwo, równo rok po wydaniu debiutanckiej płyty dzisiaj ukazuje się drugi album zespołu Lux Torpeda zatytułowany Robaki. Są z nami Robert Lica Friedrich i Przemysław Hans Frenzel z Lux Torpedy. Witamy bardzo serdecznie. Robercie, po wielu latach uczestniczenia w rozmaitych projektach, od Arki Noego po formację Kazik na żywo, zatęskniłeś w końcu za, jakby to powiedzieć, no, mocnym, rockowym, własnym zespołem. Jak ten w zamyśle solowy projekt z czasem stał się pełnoprawnym bandem? No, na początku rzeczywiście był taki plan, żebym w końcu nagrał coś swojego, ale potem bardzo szybko, jak zaczynał się skład już krystalizować, to się okazało, że każdy z muzyków ma coś do wniesienia, coś ciekawego, coś swojego. I tak potem no, narodził się czteroosobowy zespół i tuż przed, właściwie miesiąc przed wydaniem płyty doszedł zupełnie przypadkowo Hans. No i tak widzę, że funkcjonujemy na równych prawach i każdy ma decydujący głos, jeżeli chodzi o kompozycję, o słowa, o wszystko. Działacie bardzo intensywnie, bo tak naprawdę dopiero minął rok, a już druga płyta. Niezłe tempo i pewnie też niezła ewolucja. Wy się zmieniliście, zmieniło się podejście do, Grzegorz powiedział, solowego projektu w zamyśle, a z tego solowego projektu zrobił się pełnoprawny, bardzo doceniany zespół. I jak w związku z tym widzicie różnicę między chociażby pracą nad pierwszą płytą, a tym nowym dziełem? Co, no pierwsza płyta jeszcze była bez Przemka i to jest... Pierwsza płyta była muzycznie przygotowana beze mnie i ja doszedłem jakby już na gotowe, na zgrane ślady, do których musiałem się dopasować, a tutaj ogrywaliśmy to już na próbach wspólnie, to znaczy chłopacy mieli na uwadze to, że żeby zostawić dla mnie jakieś miejsce na wokal. Ja sobie w tym czasie coś już tam próbowałem pisać, także no już pracowaliśmy bardziej zespołowo nad tym nowym materiałem. Do tej pory głównie kojarzyliśmy cię z hip-hopem, z poznańską formacją 5-2 Dębiec. Jaką nową jakość wnosi raper do rockowej, metalowej formacji? Znaczy dla mnie niewiele się zmieniło, poza tym, że jest to inna muzyka, być może trochę inny puls, inna rytmika, jest szybciej, jest głośniej. Natomiast jeśli chodzi o teksty, o tematykę, to jest ona dość zbliżona do tego, co poruszałem na wcześniejszych płytach. Na pewno dojrzalsza, bo też parę lat minęło, w tej chwili już mam skończoną 30. Teksty są wielkim atutem Lux Torpedy, to są teksty, które mogłyby funkcjonować nawet bez muzyki. Takie było założenie, żeby od początku śpiewać o rzeczach ważnych? No, to znaczy, chcieliśmy śpiewać po polsku, też z tego samego powodu nie graliśmy już nawet od samego początku coverów, choć mieliśmy dość krótki ten materiał, nie chcieliśmy tego robić. No, a siłą rzeczy, jeśli się śpiewa po polsku, to trzeba no, skupić się na tym słowie, żeby nie śpiewać jakichś banalnych, mało istotnych, mało ważnych rzeczy. Tego jest wszędzie pełno. Są rzeczy popowe, przy których można się pobawić, gdzie nie trzeba specjalnie zwracać uwagi na tekst. A my chcieliśmy no, coś dać ludziom od siebie, jakichś własnych przemyśleń. Wrócę do tych gatunków i do tego niebanalnego połączenia dwóch skrajnych, by się mogło wydawać, gatunków muzycznych. Dziś wiemy, że warto było, że to się podoba, że to jest dobre. Ale nie baliście się, że stworzycie twór, który będzie gdzieś pomiędzy, a więc tak naprawdę dla nikogo nie wystarczająco odpowiedni, ani dla fanów rocka, ani dla fanów hip-hopa? Na początku na pewno ludzie reagowali różnie, chociaż ja z takim łączeniem takich stylistyk już mam doświadczenie, w sensie zespół Flapjack albo Kazik na żywo, to jest podobny rapcore taki, ten styl, natomiast dużo oczekiwań było w stosunku do tego, co ja zrobię, czy to będzie tak jak AC Drinkers. A ja po prostu no, cały czas mam sympatię ogromną do tego rodzaju hip-hopu i do treści. I wywodzę się właśnie z nurtu takiego punk rockowego, który zawsze treść był bardzo istotny. Mało gramy, nie potrafimy za dużo zagrać, natomiast chcemy coś powiedzieć, coś wykrzyczeć. No i to, co punk rock miał tam 20 parę lat temu, 30 parę lat temu, dzisiaj hip-hop to doskonale przejął. Nie mówię o całym hip-hopie, ale duża część tego hip-hopu mówi o rzeczach bardzo istotnych i ważnych. Przed wami dwa niesamowite koncerty z Metallicą jutro i ze Slayerem za miesiąc. No to są bohaterowie moich chłopięcych lat. Dla mnie taki koncert byłby spełnieniem marzeń. Czy również tak na to patrzycie, tak to przeżywacie? Dla mnie, powiedz. Nie, ze mnie się jakby koledzy ze sceny rockowej śmieją, że tam hip-hopowiec zagrał w Jarocinie, w Woodstocku, zagra z Metallicą i ze Slayerem, czyli jeszcze tylko Anthrax i Megadeth i czwórka trashowa. No i byłoby zaliczona. Super, dla mnie super. Ale no dobra, panowie, zapraszamy na scenę, chcemy oddać głos muzyce, bardzo serdecznie zapraszamy, dziękujemy za rozmowę. I z Państwem już się powoli żegnamy, żeby Państwo mogli kontemplować tę muzykę, bo warto. Życzymy udanego, miłego dnia. Na jutro zapraszamy w imieniu Agaty Konarskiej i Pawła Pochwały. Przed Państwem zespół Lux Torpeda. Proszę zapiąć pasy, będzie naprawdę ostra jazda. Do zobaczenia.
przeciekać.